Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Pablico96, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft. To i tak, w sobotę pojawiło się wyjątkowo więcej odcinków niż normalnie. Około 5 chyba odcinków, 5 odcinków chyba. Od 15 chyba? Nie, zaraz, od 15 nie, nie pamiętam już od którego. No, nieważne, tak czy owak pojawiły się, po prostu nagrałem kilka odcinków i postanowiłem, że nie będę tak grywał na zapas odcinków, tylko wrzucę jednym ciągiem. Znaczy, wrzucałem po kolei te odcinki, żeby się nie pomieszały te odcinki, żeby było wiadomo, w jakiej kolejności są. No, co spowodowało, że prawie przez cały dzień te odcinki były. Na co oczywiście sorry, bo nie zapowiedziałem w ogóle tego, że będzie tak dużo odcinków. No, ale dzisiaj nie będzie tylu odcinków. Dziś będzie tylko jeden. Jeden albo dwa, ale chyba jeden tylko będzie. Na pewno jeden będzie. Ten, który teraz nagrywa. No i tak. Co robiłem poza odcinkiem? No, już próbowałem ogarniać trochę pomieszczenia w tym domku, ale jeszcze zrezygnowałem z tego. Na razie też skupiłem się na dwóch mechanizmach. No i jak widzicie, już jeden mechanizm jest. To będzie dzwonek do drzwi. Dobra, a więc w takim razie mam już wszystko przygotowane. A więc zaczynamy w takim razie. Teraz co ja miałam zrobić? Najpierw zróbmy bloki dźwiękowe. Postanowiłem, że zrobię na filmie. 3 bloki dźwiękowe. Raz, dwa, trzy. I 2 pochodnie. I jeszcze jeden redstone się przyda właśnie do tego, żeby zrobić jeszcze jeden przekaźnik. Znany również jako repeater, wzmacniacz po prostu. A więc tam tu. No i po co bloki dźwiękowe chciałem? Moment, tylko to jakoś ładnie ustawię. Oczywiście nic nie będzie pod tym, żeby to działało. Oczywiście ziemi tu nie będzie chyba, później zmienię na coś innego. I gotowe. Zobaczmy tylko, czy będzie działało. Znaczy najpierw trzeba jeszcze ustawić dźwięk. No i opóźnienie oczywiście w odpowiednich miejscach. Moment, tylko gdzie by najpierw to ustawić? Tutaj chyba? Sprawdźmy, czy będzie. Dobra, więc tak. Dobra. Ustawmy w takim razie dźwięki. Nie wiem, czy to będzie dobrze. Później najwyżej ustawię, poza nagraniem. Nie? Dobra, ustawię to poza nagraniem, bo teraz nie mam na to czasu, bo co innego jeszcze chcę zrobić na odcinku. Czyli tak. Wziąłem sztabki żelaza, tylko po co? 6 oddzieliłem specjalnie. Po to, żeby zrobić żelazne kraty. A po co żelazne kraty są? Po to, żeby je tak zbudować i tak. Czyli barierkę taką zrobić. A co zresztą zrobię? Nie wiem co. Nie mam pomysłów jeszcze. Może wymyślę coś później. Dobra, czyli to już zrobiłem. Do piwnicy na razie nie będę schodził. Może, a może zejdę kawałek. Nie wiem. Możliwe, że piwnicę może dokończę poza nagraniem. Dobra, a co na ten odcinek? Na ten odcinek, o właśnie. Trochę żelaza wziąłem. No i trochę desek. Zbuduję sobie tarczę. Co jeszcze chciałem zbudować? A właśnie kilofa może jeszcze. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam. Dobra, zróbmy kilofa. No i co ja chciałem? To zróbmy tak. No trochę mało pochodni mam, więc sobie od razu pozbieram trochę węgla. Bo mam, na szczęście mam trochę węgla.
Weźmy sobie. Zróbmy sobie pochodnie. Więcej pochodni. Nie wiem, czy tyle mi wystarczy. Powinno wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarczy. Dobra. I po co my iść? Znaczy, po co my będziemy szli? Więc tak. Żeby niektóre mechanizmy skończyć, to będę potrzebował trochę szlamu. Ale niestety... A, czekajcie. Już wiem, po co ja to zostawiam. Dobra. O, miecz sobie zrobię. Moment. Strasznie bałagan będzie w tym ekwipunku, ale trudno. Koksy tak na wszelki wypadek. Nie, ja muszę coś jeszcze wziąć. Czekajcie. Jabłuszko jedno. Dobra, zjedno. No dobra, weźmy jedno. Ale jeszcze coś chciałem wziąć, czekajcie. Pieczony łosoś. Tak, na szczęście miałem przygotowany. Już zawsze przygotowane wszystko mam. Dobra. No to idziemy w takim razie. No, dobra. Trochę mam bałagan, ale to dlatego, że potrzebuję po pierwsze trochę lawy muszę znaleźć, dlatego, że potrzebuję więcej obsydianów, żeby móc zrobić więcej portali do Netheru i zrobić przejścia, żeby szybciej móc podróżować pomiędzy biomami. No, a po drugie potrzebuję trochę szlamu właśnie do tych, no, do tych mechanizmów. I pójdziemy sobie tam do jaskini. Oczywiście włączę normalny poziom trudności. Tak więc chodźmy. Mam nadzieję, że tu nic się nie zrespni. No to idziemy. Siekiera nie wiem po co mi, ale dobra. Zostawmy trochę miejsca w ekwipunku. Dobra, idziemy. Pytanie tylko jak tam dojść. Niestety nie pamiętam też na którym poziomie resplą się slajmy, więc... No więc... Będziemy w ciemno szukać. Na pewno gdzieś na jakimś niższym poziomie. Na trzecim poziomie na pewno się respią. Dobra, chodźmy. Tu mamy węgiel, ale węgla nie będę brał. Dobra, weźmy jabłko. O, coś widzę. Dobra. O, już mi rozwalili. Nie widzę, mój nie widzę. Dobra, szybko zbudujmy w takim razie drugi crafting. I zbudujmy szybko ten, jak mi tam, no te galoty nowe. Właśnie, jeden strzał szkieleta i już mi rozwali. Dobra, chodźmy w takim razie. Cześć. Au, to nie fair. Dobra, to był chyba bug jakiś, albo po prostu zbyt późno tarczą za sobie. No super, poszedłem słabo uzbrojony. Dobra, gdzie my pójdziemy? Chyba nigdzie, bo to jest ślepy zaułek. Znaczy, no po prostu koniec. No dobra. Wygląda to, że zmarnujemy tu więcej czasu. Nie, ale chciałem coś fajnego znaleźć. A może będzie pod tym? No to będzie problem. No, może natrafię na coś ciekawego. Dwóch rzeczy muszę szukać, tylko albo slajmu, albo lawy.
jak to znaleźć? Wiecie, to nie ma sensu w ten sposób. Musiałbym zrobić cięcie i jeszcze raz zacząć. Nie, to tak się nie da. Chyba jednak tu się nie zrespi nic ciekawego. No to chodźmy w takim razie... nie wiem, by trzeba do innej kopalni w ogóle iść, albo poszukać czegoś zupełnie innego. No to będzie problem. Chyba, że zrobię cięcie i poszukam jakiejś kopalni, ale... Tu coś jest? Dobra, jest. Nie, nic nie ma. No się ściemnia. Dobra, nic nie robię przez pół godziny. Gdzie ja tą jaskinię miałem? Dobra, trudno, nie ma. Dobra, wracamy tam. Chyba, że gdzieś indziej tu się da pójść. To jak zwykle pewnie nie znalazłem. Nie, przydałby się creeper, żeby to rozwalić szybciej. Tylko kilofy stracę i nic więcej. Nie, coś tam musi być, tylko nie wiem gdzie. Źle pewnie szuka. Będę miał kamienia bardzo dużo. Lepiej byłoby jakiś kanion znaleźć albo coś w tym stylu. Może za węglem będzie. Ja kopię właściwie. Powinienem w dół kopać, a nie w górę. A nie prosto. No, mógłbym użyć właściwie szybszego sposobu do znalezienia czegoś ciekawego, kopiąc w dół. No cóż, ten dioryt też mi się może przydać. I różne tego typu, te nowe kamienie. Może wykorzystam je w budowie domku. Ale jeszcze nie wiem. Tak jest szybciej, co nie? Przy okazji trochę granitu pozbieramy. O! Coś znalazłem. Coś ciekawego. Dobra. Tu będziemy musieli potem wrócić, ale teraz musimy sprawdzić, co jest na dole. Czy jest tam coś ciekawego, czy tam jest w ogóle bezpiecznie, po pierwsze. Sprawdźmy. Dobra, tam jest coś. Tu też coś jest. No, mógłbym zaryzykować, ale... No dobra, zaryzykujmy. No to będzie jeloskok, tylko moment. No, już mi się bałagan zrobił w ekwipunku. Ja tego nie lubię, jak ja bałagan w swoim ekwipunku.
Nic tu nie ma, dobra, z czym trzeba by walczyć. Dobra, czy coś tu jest pod wodą ciekawego? Chyba nic nie ma, zaraz, zaraz, sprawdzę, oświetlę sobie. Tak na momencik, tylko żeby wiedzieć, czy coś tu jest, czy nie ma. Chyba nie ma. Wypływałem. O, niestety to mnie nie doprowadziło do niczego. Szkoda. Będzie trzeba chyba wszystko zcheatować. Nie, bez przesady, na tym sejwie nie będzie cheatów. Moment, oświetlę sobie. W ogóle jak to ja? Zazwyczaj tak trzeba. Ekwipunek do walki. Kolejny węgiel, ale... Coś czuję, że chyba nie znajdę tego, czego szuka. Zaś sobie węgiel oczywiście wykopuję, bo to jest najciekawsze zajęcie. Chyba. Dobra, kopmy jeszcze raz w ten sposób. W ten sposób jest najbezpieczniej. Stojąc na środku, na tej części i na tej części. Wtedy się nie kopie całkiem pod sobą. No a potem to już widać, że coś pod spodem może być. To by było na tyle. Miłego kobalka. O, coś jest. Czy tam jest bezpiecznie? Nie wiem, zjedzmy kolejny kobiet. Uwaga. Czy jestem gotów na joloskok? Żeby nie było, że kopię pod sobą, to zeskoczę bezpośrednio. Joloskok! Dobra, jeszcze się trzyma, jeszcze się trzyma. Dobra. Tutaj mamy wyjście, jakby co, więc sobie oznaczę. No to idziemy. Tam coś jest. To się znajduje tak z ciekawości na sawannie. Dobra, więc i tu jest biomów, ale dobra. Tu coś jest. Dobra, dobrze, tu mam nad sobą. Znaczy, pod, no tak, nad sobą. Żelazo. I ślepy za łek, a może jakaś niespodzianka tam będzie w środku. Za to, że tutaj dotarłem. O, a to wykopałem już, dobra. Gdzie my mamy jakieś, nie wiem, jakiś spawn albo coś w tym guście. W tym stylu. Chyba nic tam nie ma, coś mi się wydaje. Ale szkoda, no przecież takie fajne miejsce. No cóż, widać, Minecraft lubi trollować. Dobra. Ale tu widzę, że jest żelazo, to znaczy, że coś jeszcze może tu będzie ciekawszego. No, jak będzie żelazo, to fajnie, bo przynajmniej kilofiny nie będą nic kosztować. Bo spokojnie sobie później to w domku przepalę i po prostu zysk będę miał tego żelaza, a nie straty. No ale zaraz, na kilofa... Kilof mi się skończył, więc muszę go szybko... zaraz, zaraz... W skrócie. Bierzemy deski i robimy od razu dwa kilofy, żeby nie męczyć się później z ich robieniem. Znaczy to nie jest męczenie się, to jest przyjemność, ale... No dobra, dajmy jeszcze jednego kilofa. A, jeszcze mam tutaj. Nie wiem, czemu mi to zniknęło, dobra. Zaświeciło się właśnie przed chwilą wszystko w ekwipunku. Ale przynajmniej wiem, że tam nic nie ma. A tam? Nic nie ma. Tam coś musi być. Dobra, chodźmy. Widzę cię. Czekaj, czy... Nie wejdziesz tutaj. A masz.
No, jeżeliście umiem walczyć. Dobra, tu mamy żelazo, widzę. Dobra, może będzie coś ciekawego, może będzie lawa. Tam nic nie ma, ale zostawię to ciemne miejsce, bo możliwe, że przy odrobinie szczęścia może zrespi się szlam w tym miejscu. Slime znaczy się. Jest! Mam lawę! Pewnie są też diaksy, ale diaksy to tak przy okazji. No, oświeć się. Szukałem lawy, jest, znalazłem. No, i tak to jest. Umie Minecraft współpracować. Mam nadzieję, że odcinek nie będzie zbyt długi, bo po tym maratonie pewnie teraz nie macie ochoty na długie odcinki, ale... Ale spokojnie, ten odcinek już nie jest to samo, tu jest coś innego. Nie idziemy po reakcji, nie idziemy po żelazo, idziemy po lawę. No, tylko jest jeden problem, niestety. Nie zmieści mi się ta lawa, bo nie można jej grupować, niestety. Co by tu zrobić? O właśnie, tego szukałem. Tylko sprawdzić, czy nie ma potworów jakichś. Chyba nie ma. Najwyżej wrzucą mnie do lawy. Ja sobie zjem koksa i będę żył długo i szczęśliwie. Tu mamy... A, już wiem po co tyle wiatr, bo chciałem też wodę sobie zabrać. Tutaj wam pokażę, jak działa fabryka obsydianu. Gdzie jest woda? O, mamy złoto. Dobra, bierzmy to złoto. Co z tego, że mam dużo złota? No nie? Złota nigdy za wiele. Podobnie jak lajków pod tym filmem. No i pod każdym innym moim filmem. Jeśli filmik wam się spodoba, to pamiętajcie o łapce w górze. Ponieważ to motywuje. Nagrywania. I ogólnie. Powoduje właśnie, że filmy dzięki temu będą coraz lepsze. Chyba. Słyszę zombie bardzo blisko, ale on gdzieś w pobliżu. Wiecie co? To sobie zostawię na inny odcinek może. Będę ją... Teraz? A, tu jest ciemno, dobra. Dajmy pochodnie. Dobra. A, skupmy się na tym, po co byśmy tu przyszli. Dobrze. Lazury sobie wyzbierać możemy. Wykopmy jakąś dziurę. Nie mam pytań. Po prostu. No dobra. Diaksy też są przydatne. Dzięki temu, jak zdobędę 24 albo 25 diaksów, to wtedy będę mógł seta sobie zbudować. Znaczy więcej niż 25, dlatego że jeszcze zenchantuję sobie od razu, żeby nie stracić zbyt szybko tego seta. Ale jeszcze nie wiem. Jeśli uda mi się zdobyć dużo diaksów, to będę zadowolony. No, mówiłem, że pod sawanną będzie dużo diaksów. No i są to pierwsze dopiero diaksy, ale... Tylko sobie ładnie okopię je. No super, tak działa właśnie Minecraft. Szukasz szlamu, slime boli, to znajdujesz diaksy. Szukasz diaksów, znajdujesz nie wiem co tam. Tylko lawę. Albo coś w tym stylu. No ale diaksy też chętnie, nie pogardzę diaksami. Co? Jakim cudem ja nie odwykłam wcześniej tego osiągnięcia? Chyba mi się wyzerowały te osiągnięcia. To niemożliwe. Nie, nie, po prostu jeszcze nie zdobywam, ale wcześniej zdobyłem diaksy. Aha, bo w starszej wersji był stary przykład osiągnięć, więc teraz w nowszej wersji 1.11, no cóż, bo przeskoczyłem po prostu od razu do 1.11, więc jest, no, od nowa są osiągnięcia. Dobra, a więc tak, dobra, nieważne, i tak ja się nie skupiam na osiągnięciach teraz, tylko na tym, żeby sobie pograć i żeby nagrać odcinek i... No i żeby się wam podobał odcinek. No i to tyle. Jak są, to teraz idziemy po lawę. Zróbmy sobie może trochę miejsca w ekwipunku, albo... Wiecie co? Ja nie lubię za bardzo wywalać wszystkich rzeczy, bo zawsze wiem, że mogą mi się przydać większość rzeczy, więc... moment, tu mam przygotowane pięknie, no to tutaj. Wezmę sobie... ten... nie, no tak, crafting. Gdzie go postawię? O, tutaj. Postawmy crafting, zróbmy skrzynię awaryjnie i kiedyś jak będę miał czas, to sobie wrócę po to.
Mówimy, że poza nagraniem. Dobra, wszystko odłóżmy. Nawet diaksy. Upaty sobie odłóżmy, a po co mi aż tyle? No dobra, jedną sobie weźmy. Chociaż i tak, no, w ten sposób będzie dobrze. Teraz sobie, nie wiem, weźmy, zbrójmy tutaj, pięknie wszystko. Właśnie ziemia by się przydała. Zmienię sobie na ziemię, żeby... No, żeby po prostu bezpiecznie się wykopywał ten obsydian. Ile ja potrzebuję, ile mam wiader? 10 wiader. Moment. A może 9? No dobra. Zbudowane wszystko. No dobra, w takim razie... Pozbierajmy sobie. Myślę, że się zmieści teraz 10 wiader. Ale przydałaby mi się woda. Pytanie, gdzie jest. A dobra, weźmy na razie. O, to damy tu. Dla bezpieczeństwa lepiej sobie przenieść po prostu tą lawę gdzie indziej, żeby w razie czego potem nie stracić tego obsydianu. No i sobie dam tutaj gdzieś, gdzie wiem, że pod spodem jest bezpiecznie. Moment. Dajmy może wszystko do ekwipunku. Dobra, i wylejmy tą lawę. I lawa gotowa. Teraz poszukajmy wody. Gdzie jest woda? Słyszę. Słyszę, lecz jej nie widzę. Moment. Była przecież woda. Mogłem ją wziąć. To oczywiście jak zwykle nie pomyślałem i nie wziąłem. Ale nie ma problemu. Zaraz tam pójdziemy i sobie weźmiemy. Zero problemu. Tutaj słyszę, ale... No dobra. Gdzie ja miałem iść? Chodźmy tu. Słyszę zombie, ale... No i tu mamy. A więc sobie weźmy od razu wodę. Jedno wiadro mi w zupełności. Albo wezmę dwa na wszelki wypadek wiadra wody, jakbym przez wypadek stracił wodę. Żeby zrobić źródełko od razu. No i schodzimy w takim razie. Mam łopatę, mam łopatę. W końcu się do czegoś przyda. Oczywiście nie tutaj kopiemy, tylko tu. Dobra. Kilofa nie mam podręcznie, dobra. Dajmy tutaj pochodnie, żeby ładnie to wyglądało. Albo dajmy tutaj pochodnie. O. Dobra, zostawmy wszystkie pochodnie, nie przydadzą się. O, coś słyszę. Dobra, tu mamy żelazo. Tu mamy lawę. A więc ja sobie zbuduję źródełko wody.
tylko pytanie gdzie. Tu będzie fajnie komponowało się z otoczeniem. Dobra, mam 9 wiader na lawę i pytanie teraz jak to zrobić, bo ja nie chcę, żeby mi ta woda wypłynęła byle gdzie. Może w ten sposób będzie dobrze. Tu sobie na przykład zrobię tak. Dał sobie wlejemy wodę. W ten sposób. No i teraz wykopiemy ten obsydian. Oczywiście przy pomocy diamentowego kilofa. Ale zanim to zrobimy, to ja sobie pozbieram kolejną lawę. O, tu mamy głębszą lawę właśnie. To się nazywa oszczędność. Ale tu już nie ma lawy. Lawa oczywiście nie jest nieskończona w tej wersji, znaczy w Minecrafcie chyba w wersji in-depth jeszcze była nieskończona, można było nieskończone chyba źródło zrobić, ale teraz wiemy, że lawa jest ograniczona, więc niestety, chociaż nie wiem, ja tam się nie znam. Może ktoś zna sposób, żeby, aktualny oczywiście sposób, na to, żeby lawa była nieskończona, ale póki co jest to ulotny surowiec, który tak jak diaksy i wszystko inne. Wszystko jak widzimy to potem już nie będzie, więc się po prostu kończy. No i sobie kopiemy w takim razie tym diamentowym. Ile jeszcze możemy wykopać? No jeszcze dużo opcji, no, możemy, jesteśmy w stanie wykopać tym kilofem. Tym starym diamentowym kilofem. Cóż, przynajmniej obsydian udało się znaleźć. A więc nie jest źle, naprawdę. Bardzo dobrze jest. No właśnie, zaletą takiego takiego obudowania jest to, że nie rozwalimy przez przypadek właśnie jeszcze kamienia tutaj, dzięki temu, że jest ziemia tutaj. To jest najlepszy właśnie sposób na obudowanie tej. Ja wykopiemy obsydian. Wiecie co, jak chyba jeszcze kilka razy to będę robił i wtedy chyba przyspieszę wykopywanie obsydianu, żeby nie było zbyt nudne. A schowajmy wszystko, bo już będzie w pogotowiu. Taki lek przygotowany i jeszcze dwa. Dobra. Widzicie, źródło lawy się cofa. No a tam widzę jeszcze większe źródło lawy, więc będziemy mieli bardzo dużo obsydianu. Weźmy sobie tą wodę. Chociaż właściwie mógłbym tu jeszcze dać trochę tego obsydianu, znaczy lawy i wtedy myślę, żeby nie było problemu. Chociaż nie wiem, to pewnie ryzykuję teraz, ale o, da się. Jak widzicie. Musimy uważać, żeby nie odciąć dopływu wody. To jest nawet szybszy sposób chyba. Nie, tu nie będę dawał, bo pewnie mi się skasuje woda jeszcze. I to wtedy.
No mam wody na wszelki wypadek, ale dobra. Kopiemy w takim razie, więc... Możecie jeszcze zostawić łapkę w górę, jeśli jeszcze tego ktoś z was nie zrobi. No a teraz... Przyspieszamy. Ja wykopiemy jeszcze trochę obsydianu. Może znajdziemy. Coś słyszę w tym miejscu. A pochodnie. Coś słyszę. Może mi się tylko wydaje. Dziś słyszę wiedźmy, parę potworów, może też slajma znajdę, ale niestety nie wiem gdzie to jest, więc a może to z drugiej strony, a może to tam jest? O, o, no dobra, 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 uciekam stąd. O, o, jest się czego bać, weźmy koksy na wszelki wypadek do łapy. Dostaw mnie. Super, zdjął mi kamizelkę. Złodziej jeden. Tam lepiej nie zadzierać z nimi. Dobra, tu jest ich tunel. A więc sobie szybko pozbieram obsydian. Dobra, wiem już gdzie się oni pojawiają. Ci dżentelmeni teraz będą tu wchodzić pewnie, więc muszę... wykopać ten obsydian. Ty! Ja obsydian kopię, złodziej. Ale komu tą łopatę zdają? Nie wiem, dobra, nieważne. Przerwał mi w kopaniu obsydianu. Tego się nie godzi. Już, zamknę tutaj, żeby mi nie wlazł. Czekajcie. Ja po prostu muszę wykopać ten obsydian. Dobra, pozbieram sobie jeszcze trochę lawy. Ile mamy? 43 obsydiany, dobra. No dalej, znikaj lawo. Czemu mi ta lawa w ogóle wróciła? Dobra, jestem odporny na ogień. A więc sobie popływa. Znikaj lawo. Chyba jednak nieskończoność tej lawy jest, z tego co widzę. Dobra, nie chcę mi się więcej zbierać, mam ich 8 w porządku. Te zombie są wkurzające teraz. Nawet mi obsydiany nie dadzą wykopać. No cóż, trudno. Trzeba być cierpliwym po prostu, albo sprytnym. Dobra, dajmy lawę.
To zabudujmy. Zombie mi tu nie wiedzie. Ja wykopię obsydian, oczywiście w przyspieszeniu. Ramy zbierałem. Albo wiecie co? Załatwię jeszcze jeden obsydian. Znaczy jeszcze trochę obsydian. Weźmy szybko lawy. Do wiady. No dobra, myślę, że już wystarczy obsydianu. Sześć portali niepełnych możemy zrobić w stylu. To sobie sprzątnijmy. A to sobie zostawię na następny raz, jak będziemy. Jak będziemy potrzebować więcej obsydianu. Teraz sobie. O, jeszcze sobie zbieram szybko to. Moment. Dobra. Odłóżmy na razie lazuryt. Obsydian też na razie odłóżmy. Jak będziemy wychodzić, to będziemy to weźmiemy. Dobra, mam kilofa. Poszukajmy w tym razie, gdzie te zombika lasują. Dobra, weźmy. Bo teraz i tak nie wyjdziemy, bo potwory nam się wtedy na zewnątrz pojawią. Dobra, co my tu mamy? Weźmy sobie łuk, ale nie przyda się na razie, bo mam tu jedną strzałę. No, trochę żarcia. Tarczę mam. Zróbmy sobie w takim razie. Zrobilibyśmy sobie, gdyby oczywiście miał więcej żelaza. Co oczywiście nie będzie problemem. Dla kogoś, kto umie kraftować. Słyszę zombiego. Weźmy szybko trochę żelaza i przepalmy je od razu. Od razu zróbmy sobie to, co potrzeba. Poczekajmy chwilę. O, 2 kilofy zużyłem. Dobra. Ale marnowanie. No, też dwie łopaty. Dziwne. A, ta jedna wypadła z zombiego. Dobra, poczekajmy chwilę. Mamy miecza, kilofa. Kilofa na razie odłóżmy. Będzie tylko do kopania obsydianu. No, trochę przyspieszyłem, więc mam nadzieję, że dźwięków w tle nie będzie słychać. No, ale teraz nie będzie przez jakiś czas może dźwięków w tle, więc... No, więc super. Tylko nie wiem teraz, ile nagrywam, bo robiłem ciągle cięcie. Dobra, mamy zbroję. Tak, tarczę i przede wszystkim brak pogody. Ale sobie od razu zrobię trochę. Ile powinno wystarczyć. Dobra, piec sobie zostawmy. To idziemy. To przygotowane dziecko koksa. Bo słyszę wiedźmę. Weźmy może cobblestone'a jeszcze, żeby sobie podbudować się. I zobaczmy, czy, gdzie oni sterczą. Tam pewnie oni sterczą. Już asekurację trzeba zbudować, żeby zabezpieczyć się przed spadnięciem. Tam sobie sterczą. My sobie idziemy na spokojnie na Jodo. Widzę was! Chodźcie, podejdźcie tu! Chyba będę musiał im to ułatwić. A może nie? Wykorzystam wodę, nie, ja będę... Będę walczył Veri, jakby co, nie... Cicho zombie, już po was idę.
Albo chodźcie po mnie. Tak, wszyscy dostali. Dobra. Słyszę wiedźmę. Wiedźmo! Nic mi nie zrobisz, co? O, śmiej się, znaczy, że zrobi. Jak mnie znajdzie, oczywiście. Może w ciemno ją... Moment, moment. Na górze jeszcze coś się może zrespić. Najgorsze, żeby trucizny nie rzuciła. O, tu coś jest. A tam nic nie ma. Dobra, dobra, oświetlmy. Ale byłby tutaj, gdybym zginął. A, to tylko nie topesz. Co, aż się nie topeży, bo... O, cześć! A to pech. W takim razie do niewidzenia. Na razie. Dobra, niech sobie popływają. O, ale ja słyszę wiedźmę. Muszę do wiedźmy iść, żeby sprawdzić, czy ma jakieś mikstury. Może miksturę jakąś od nich zdobędę. O, o, to pułapka. Dobra, ja uciekam. O, co tu stoi? Tu stoi wiedźma, widzę cię. O, ona pewnie, ona mnie chyba nie widzi, co? Dobra, jestem bezpieczny, na szczęście. Wiecie co? To bym zostawił na następny odcinek, bo... gdzie my jesteśmy? Jesteśmy dalej na, pod sawanną, dobra. Czyli wygląda na to, że znów mamy nieplanowane eksploracje jaskini, ale ja zaraz to skończę na dzisiaj, bo odcinek wyjdzie strasznie długi. Chociaż właściwie z drugiej strony to dobrze, bo to będzie przynajmniej tylko jeden, bo wolicie jeden odcinek, a nie jak jest taki maraton niespodziewany. Znaczy może gdybym zapowiedział, to może by było lepiej, ale bo ja już nie zapowiadałem. I pewnie nie mieliście też czasu za dużo, chociaż nie wiem. Pół dnia normalnie, a tu chyba creepery są na tle wschodzącego słońca. Przerywać im? Czy pozwolić im pobyć samym ze sobą? No, pięknie ta scenka wygląda. Sobie pogapię się na nim. Może mnie nie zauważą. Albo dobra, nie. Kończmy tą szopkę. Zaraz, to może być pułapka jeszcze nadal. No, idą, idą po mnie. O nie, 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 nie. Jest. Udało się mi zabić creepery bez powodowania wybuchu. Trzeba się szybko oddalić od creepera, kiedy go się już zaatakuje i najlepiej wycelować za każdym razem w creepera. Jak się nie trafi w creepera, to wszystko stracone. Bo tutaj możemy nie zdążyć się oddalić. Trzeba pchać creepery po prostu. Odpychać je od siebie. Tam widziałam chyba... Nie, to jest inna woda. Dobra, ja tu nie idę, tu też nie idę. Dobra, tylko luknę i zaraz zniknę. Co się dzieje? Czy mi się zdaje, czy mi się coś zbugowało? Nie, dobra. W porządku, ja stąd spadam. Energia paranormalna. Dobra, ja tam nie idę. Bo odcinek trzeba w końcu skończyć. Bo wyjdzie strasznie masakrycznie długi i zapcha cały dysk. Dysk D oczywiście, bo na dysku D mam wszystko, co nagrałem do tej pory. No ja źródeł swojej działalności nie usuwam. Oczywiście, żeby mieć jakieś, jakieś źródło swoje. No może później tam jakoś będę, nie wiem, zgrywał na coś innego, żeby po prostu nie zapychało miejsca niepotrzebnie na dysku. Bo i tak to jest na YouTubie już, ale oryginał jakiś wolę mieć u siebie. Dobra. Ale... No, filmy ostatnio dość ciekawe mi wychodzą, muszę przyznać. Dlatego, że coś innego robimy, nie ciągle to samo. No, dobra. W karcie oczywiście będziecie mieli dostęp do playlisty, ale od momentu, kiedy rozpoczął się maraton nieplanowany, tak naprawdę. Czyli pierwszy odcinek z maratonu i
będziecie mieli w tej playlisty ze wszystkimi odcinkami. O, Clipper zniknął, więc mógłbym tam do niego zeskoczyć, ale nie. O, skoro już jestem, no to... Ej, widziałeś może slajma gdzieś w pobliżu, czy nie? Nie? Dobra, sorry. Poszukam gdzie indziej w takim razie. Na szczęście z zombie też się można dogadać. Dobra, tam... Właśnie, wiedźmę miałem sprawdzić, czy ma coś ciekawego. Czy ma jakąś miksturę ciekawą, bo... Zniknęła sobie wiedźma, super. A no tak, już sprawdzałem przecież. Jesteśmy na poziomie 26, to nie ma nic ciekawego. A więc zejdźmy niżej. A to co? Nieważne, dobra. No to zejdźmy w takim razie, tu się już nic nie zrespi chyba. No mamy dużo żelaza, ale ja na razie nie potrzebuję więcej chyba. No, może będę potrzebował, jak będę potrzebował, to sobie wykopię. Tak ogólnie. No super, chyba jednak nie znajdziemy slajmów żadnych. Slajmy znajdują się od trzeciego poziomu chyba. No i chyba niżej jeszcze. Czyli od pierwszego chyba, ale nie wiem. Dobra, co my tam mamy? Czy mamy coś ciekawego? Chyba nie. Raczej wątpię, żeby coś tu było ciekawego. To sam wykopałem wszystko. Żelazo mamy, ale dobra. Dobra, chyba już się nic nie pojawi. No cóż, szkoda. Ale na tym poziomie może... Nie, na tym się też nic nie pojawi. Dobra, udało mi się creepery zabić bez problemu. Tam mamy lawę, z której sobie oczywiście zrobię kilka obsydianów. No to pora opuścić w takim razie te... Dlaczego to tak nie? Dobra, nieważne. W takim razie... Jak zwykle nic mi się nie zmieści już w ekwipunku. No, a resztę sobie zabierzmy wszystko. Dobra, łopaty zostaną tak na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek. No to w takim razie wychodzimy stąd. Za pochodniami. Są one zawsze po lewej stronie, gdy wychodzę. A gdy wchodzę, to po prawej muszą być. Tylko w ten sposób będę mi oznaczać drogę powrotu. Moment, nie tu. Tu coś jest ukryte. Tu na górze. Odłóżmy tarczę. Nie mam gdzie nawet. Dobra, spadam stąd szybko. To by było na tyle. Dobra. Co my tu mamy? Coś takiego. I tutaj jest... Właśnie, tu jest tunel, więc sobie od razu... Słyszę szkieleta w pobliżu, ale już nie będę się nim zajmował. O właśnie, mam miejsce na tarczy. Dobra. Niestety slajmów nie udało się zdobyć, znaleźć żadnych, ale to mi nie przeszkodzi w budowie domu. Przynajmniej na razie. Dobra, dajmy na razie tak, żeby nie spaść. Zróbmy, wyjdźmy stąd. Tak, na spokojnie. Teraz tylko czy się nagrywa. Nagrywa się, dobra. Byłbym bardzo zły, gdyby się okazało, że się nie nagrało. Dobra, czyli tu mamy taki prowizoryczny korytarz, który prowadzi tak naprawdę... No cóż, kopanie to było tak naprawdę na w dół bezpośrednio, ale... Ma tam na dnie coś bardzo ciekawego. Korytarze bez końca. One będą na inny odcinek. W tym odcinku planowałem tylko obsydian zdobyć. Teraz musimy wrócić. No, wróciliśmy w dzień, więc idealnie. Teraz trzeba by tylko zejść jakoś bezpiecznie i przeskoczyć tam. To będzie trochę mozolne, ale dobra. Crafting wiem dobrze, że tam zostawiam piec, bo mam tu też piec i crafting w
Więc nie musiałem w ogóle zabierać craftingu. No, obsydianów 60. 61 obsydianów. No, oczywiście tutaj się nie da nigdzie wskoczyć. Dobra, tu wskocz. No i tak wygląda ten domek. Jeszcze nic nie zmieniło się, bo cały czas byłem w kopalni. A właściwie w jaskini. Tylko ten dzwonek tu zrobiłem, ale jeszcze poprawię te dźwięki, żeby były odpowiednie. O, akurat zjemy rybę. No dobra, zjedzmy. Dobra, więc tak. Odłóżmy w takim razie skarby. Jeśli gdziekolwiek się zmieszczą. Dobra, tu trochę... Oczywiście przeniosłem te bloki z tamtej starej bazy. Znaczy z pierwszej bazy. Dżunglowej. No i tak, gdzie my to schowamy? O tak. Prochu schowamy trochę obsydianu. No i mamy bardzo dużo obsydianu, naprawdę. Dobra. To bardzo dobrze. Co tam jeszcze? Dobra, diakcję odłóżmy. Nie tu. O właśnie, tu kolejny diaks. Mam jeden blok diaksów i 6 diaksów. No cóż, może kiedyś jeszcze ruszymy na diaksję, żeby poszukać więcej tych diaksów. Dobra, na razie odłóżmy wszystko. Tu mam oczywiście bloki węgla jeszcze, jakby co. No, będzie trzeba kolejną skrzynię zrobić. Akurat wystarczy na kolejną skrzynię. No tak. Okazuje się jednak, że mam skrzynię, więc nie potrzebuję robić skrzyni. No cóż, mój błąd, trudno. Zdarza się. No niestety. Świetnie. No tak, trochę bałagan w tym ekwipunku. Schowajmy wszystko na razie. Do budowy będę przełożył tylko kilofa. No i to tyle. Niestety nie mam pomysłów, jakby zrobić te ściany, więc na razie nie będzie ścian, póki co. No dobra. Slime Balli nie ogarnęliśmy jeszcze w tym odcinku, więc... Znaczy w ogóle, więc jeszcze nie ma. No... jeśli tutaj nigdzie nie znajdę w kopalniach, to będzie trzeba poszukać biomu, który zwie się bagna. I na bagnach będziemy szukać slime. Na bagnach to się dużo częściej generuje. Więc będzie prościej. Ale to tyle w takim razie. Co na dzisiejszym odcinku robiliśmy? Zdobyliśmy. Co jest? A. Dobra, nie. No dobra. Na dzisiejszym odcinku zdobyliśmy sporo obsydianu. Które oczywiście zgubiłem. Nie, on jest tu. 62 60, około 60 obsydianów. Zdobyliśmy ponad 60 obsydianów. No i poza odcinkiem porobię parę portali w Netherze, ogarnę tam wszystko ładnie i wam zademonstruję po prostu, jak wygląda przejście między biomami. Do tego biomu jeszcze nie będę robił portalu, dlatego że jeszcze nie zaplanowałem, gdzie w ogóle postawię ten portal. Jak zaplanuję, gdzie postawię, to wtedy... No to wtedy połączę ten portal właśnie w Netherze z innymi portalami, żeby dało się bezpiecznie do nich przechodzić. Ale na razie to tyle. A i teraz będę chyba ogarniał to budowanie tego domku, nie wiem, ściany może, jeśli w ogóle wymyślę, jak mają wyglądać te ściany. Nie jestem mistrzem w projektowaniu, wiem, projektowaniu wnętrz, więc będzie wyglądało tak, jak będzie wyglądało, ale jeszcze nie wiem, wiecie, bo jeszcze nie mam pomysłu. Dobra, ple, nie wiem, co tam mówiłem, dobra. Czy odcinek wrzucę tego samego dnia, co nagrywam? Nie wiem. Dlatego, że... Nie wiem, czy będzie mi się dzisiaj chciało, bo chcę w końcu też zacząć już tu jakoś ogarniać te ściany. Mówię trochę bez sensu, trochę może z sensem, nie wiem. Na pewno te dźwięki pobrałem, żeby były... brzmiały jak dzwonek do drzwi, a nie jak...
Jak to? I zaraz. Budując w ten sposób, można również też jakiś utwór muzyczny sobie, nie wiem, zbudować, na przykład ustawić, żeby bloki tak i tak grały na taki grubość oczywiście ustawić i potem sobie, nie wiem, kliknąć i wtedy te opóźnianie odpowiednie by mogło właśnie powodować, żeby jakiś utwór muzyczny mógł grać na notblokach. To są notbloki chyba, tak? Bloki dźwiękowe po polsku. No dobra, bo już chyba przedłużyłem odcinek masakrycznie długo. Zdziwiłbym się, gdyby to było zwykłe 32 minuty. No tak. Światełko w tle. Dobra. A więc to by było na tyle w takim razie. Ja się z wami żegnam, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam do kolejnego odcinka mojego Zagrajmy. A właśnie, nie, jeszcze się nie żegnamy. Jeszcze muszę omówić pewne kwestie, jeśli chodzi o filmy. Bo nie wiem, czy czasami, znaczy no... Maraton z jednej strony dlatego, że akurat miałem dużo pomysłów, żeby się w to miejsce przenieść, a... No i chciałem to jak najszybciej. Po drugie, chciałem skończyć ten dom przed majem, ale nie wiem, czy skończę przed majem. No i filmy będą oczywiście... Nie wiem, czy będą w tym tygodniu, bo ja raczej zazwyczaj w weekendy nagrywam tylko. No czasem często w piątki. Nie wiem, ale zazwyczaj po jednym odcinku, raczej rzadko tak dużo. W soboty też. No i czasami w niedzielę wyjątkowo, ale rzadko. To też różnie zależy od waszej aktywności pod filmami. No, o łapkach w górę to też zależy. Od łapek w górę. No i tak. Więc tak, jeszcze w tym tygodniu, znaczy nie w tym, tylko w następnym. Następny weekend w piątek i w sobotę na pewno się pojawią filmy. W piątek i w sobotę. Nie wiem, od poniedziałku następnego już nie będzie filmów, będzie długa przerwa. I ta przerwa będzie trwała, nie wiem, do 31 maja chyba prawdopodobnie. Do 31 maja albo do końca maja. Po prostu, że dopiero, znaczy do 31 i do końca to jest to samo, ale... Albo będzie odcinek następny z czegokolwiek w maju, ostatniego maja, albo będzie już od czerwca dopiero, od 1 czerwca. No bo matura będzie, więc skupię się wtedy na tym, żeby... No, na maturze się skupię po prostu. I wtedy nie będę miał czasu, żeby nagrywać. No ale to jeszcze myślę, że... Jeden albo dwa odcinki jeszcze się pojawią, ale już nie dzisiaj. Dzisiaj będzie tylko jeden odcinek w niedzielę. Nie o bluzów, co tam jeszcze, czy wszystko powiedziałem? Najwyżej powycinam dopiero, znaczy odpowiednio, żeby w ogóle wszystko było dobrze. Żelazo. Odstawiam tu. No dobra, jak widzicie, 6 portali. A więc ogarnę to poza wizję. Nie pamiętacie, tamtą wyspę do ogarnięcia mamy. No i... Dobra. Nie ma co się rozgadywać, już więcej tu. O, pożegnam się z wami z tamtej góry. O, w ten sposób. A więc to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do
kolejnego odcinka mojego Zagrajmy. Na razie, cześć. No i pozdrawiam oczywiście. Na razie.